21 857 to najbardziej prawdopodobna liczba ofiar aktu ludobójstwa dokonanego przez władze Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich na obywatelach Rzeczpospolitej Polskiej wiosną 1940 roku w Katyniu, Charkowie, Twerze, Kijowie, Bykowni, Mińsku, Kuropatach i wciąż odkrywanych miejscach polskiej Golgoty Wschodu. Śmierć z rąk sowieckiego NKWD poniosło wówczas ponad 14 tysięcy oficerów Wojska Polskiego i co najmniej 7 tysięcy innych obywateli reprezentujących najlepiej wykształconą warstwę narodu polskiego. Do grona elit II Rzeczpospolitej zaliczali się także leśnicy. Z tego, co dzisiaj wiemy, w tych obozach zginęło minimum 190 leśników. Taką pewność mamy. Sądzę, że to nie koniec. Myślę, że ta lista nigdy się nie zamknie. Ale tragedia katyńska to nie tylko sam mord na tych jeńcach w obozach, ale również tragedia ich rodzin. Bo leśnicy byli taką szczególną grupą zawodową, bardzo, bardzo intensywnie represjonowaną na wschodzie. Z tego, co dzisiaj wiemy, 3,5 tysiąca leśników, którzy zginęli w czasie wojny na wschodzie, to jest chyba liczba minimalna, a należy przypuszczać, że było ich zdecydowanie więcej. 12 dębów pamięci leśników i drzewiarzy związanych z regionem Pomorza i Kujaw, ofiar zbrodni katyńskiej, posadzono na obrzeżu rezerwatu Cisów Staropolskich w miejscowości Wierzchlas na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. To hołd złożony wszystkim zamordowanym przez sowieckie NKWD w Katyniu, Charkowie, Kijowie i Mińsku w 1940 roku. Zaczęliśmy poszukiwać leśników, którzy z terenu Pomorza i Kujaw, którzy zginęli w zbrodni katyńskiej. Były to poszukiwania w archiwach wojskowych, w archiwach państwowych, w publikacjach. Są to dane często bardzo szczątkowe. Udało się dotrzeć do 6 rodzin osób związanych z tymi naszymi 12 ofiarami, które żeśmy tutaj upamiętnili. Natomiast gdy chodzi o miejsce, no to oczywiście chodziło o wybranie miejsca na terenie Pomorza, które byłoby związane z ich pracą zawodową, jak również z ich życiem prywatnym. I można powiedzieć, że Bory Tucholskie są takim miejscem, gdzie każdy z nich się o nie otarł lub w pobliżu pracował. Uroczystości rozpoczęła okolicznościowa konferencja w Technikum Leśnym imienia Adama Loreta w Tucholi, zorganizowana przez Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Leśnego i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu. Temat Katyń, sowiecka zbrodnia wojenna i akt ludobójstwa na obywatelach Rzeczpospolitej Polskiej omówił i szerzej uzasadnił Piotr Szubarczyk, publicysta, znawca i pasjonat najnowszej historii Polski, były pracownik Biura Edukacji Publicznej Oddziału Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Mianem zbrodni katyńskiej nazywa się zbrodnię popełnioną na oficerach Wojska Polskiego oraz na policjantach Policji Państwowej w kwietniu i w maju 1940 roku. Ilu było tych zamordowanych? Otóż tak się szczęśliwie złożyło, że znana jest notatka Andrija Szelepina, szefa KGB. Notatka, którą napisał na polecenie Nikity Chruszczowa w okresie tzw. odwrotu. Podobno Chruszczow już wtedy chciał przyznać się, że zbrodni katyńskiej dokonało NKWD, ale Gomułka i inni uznali, że to byłaby dla nich katastrofa, że lepiej tego nie robić. Otóż Andrij Szelepin pisze do Chruszczowa w poufnej notatce, którą nam udostępniono, jeden z niewielu dokumentów
tych źródłowych, ważnych, które nam udostępniono, że w ramach tej zbrodni z kwietnia, maja 1940 roku zostało, jak pisał, zlikwidowanych 21 857 osób. I to jest, proszę Państwa, liczba do zapamiętania, do wyrycia w polskich sercach. Tomasz Skowronek z Nadleśnictwa Borne-Sulinowo w swojej prezentacji przedstawił wyniki własnych kilkuletnich poszukiwań i badań nad listą leśników polskich spoczywających w grobach Katynia, Charkowa, Miednoje, Kijowa, Bykowni i Kuropat pod Mińskiem. Tadeusz Chrzanowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu skupił się na biogramach 12 leśników i drzewiarzy ofiar zbrodni katyńskiej, związanych zawodowo z regionem Pomorza i Kujaw. Lasy Państwowe na Pomorzu i Kujawach były nadzorowane przez Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu. To wymaga wyjaśnienia, ponieważ przed wojną funkcjonowało Wolne Miasto Gdańsk. Mimo że w 20 roku była organizowana dyrekcja gdańska, później ona została zlikwidowana i dyrekcja toruńska objęła lasy, począwszy od Torunia aż po Hel. 56 nadleśnictw, mniejszych obszarowo niż dzisiaj, czyli 56 nadleśniczych. Dzisiaj kierownikami nadleśnictw są również nadleśniczowie, tak było przed wojną. Struktura organizacyjna była taka jak dzisiaj. Uroczystość w Wierzchlesie u bram znanego rezerwatu przyrody Cisy Staropolskiej imienia Leona Wyczółkowskiego rozpoczęła się liturgią słowa. Tak się złożyło, że historia często jest wplatana w różnego rodzaju polityczne niuanse i czasami sprawia się, że ona bywa wypaczana. Tak było w tym wypadku. Nie dość, że była cenzura, nie dość, że zabraniano o tym mówić, to jeszcze często tą historię wypaczano. I w końcu nadszedł czas, kiedy możemy o tym mówić, kiedy możemy ten moment wspominać. I teraz powstaje pytanie, po co go mamy wspominać? Czy po to, żeby wzbudzać nienawiść do oprawców? A może nawet i do narodów, czy po to, żeby rozpamiętywać to w kółko, a często też mieć w sobie jakąś rozpacz? Otóż nie. To nam daje na to konkretną, jasną odpowiedź, dlaczego pamięć powinna być zachowana i prawda powinna być pielęgnowana, a jednocześnie ta prawda ma człowieka wyzwalać i uczyć miłości. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji w Gdańsku Zbigniew Kaczmarczyk i w Toruniu Janusz Kaczmarek dokonali przecięcia wstęgi na kamiennym obelisku zawierającym ikonę Matki Bożej Katyńskiej oraz napis w brzmieniu Pamięć i chwała leśnikom Rzeczpospolitej Polskiej, ofiarom ludobójczej zbrodni katyńskiej dokonanej przez Związek Sowiecki w kwietniu i maju 1940 roku. Las Katyński, Smoleńsk, Charków, Twer, Bykownia, Kuropaty i inne miejsca na nieludzkiej ziemi. Jeśli zapomnimy o nich, Ty, Boże, na niebie, zapomnij o nas. Leśnicy Kujaw i Pomorza, październik 2013 roku. W specjalnej wnęce wyżłobionej w obelisku Adam Wenda, nadleśniczy nadleśnictwa Zamrzenica, umieścił pakiet z ziemią katyńską owiniętą w biało-czerwone sukno, przywiezioną z Katynia, Charkowa, Miednoje, Bykowni i Kuropat.
Dąb pamięci Bolesława Błażewicza posadzili dyrektorzy Zbigniew Kaczmarczyk i Janusz Kaczmarek. Bolesław Błażewicz urodził się 1 czerwca 1889 roku w guberni witebskiej w powiecie dynaburskim na terenie Rosji. Ukończył wyższą szkołę leśną w Petersburgu. Pracował jako inspektor w dyrekcji lasów państwowych w Toruniu. Zamordowany przez sowieckie NKWD wiosną 1940 roku. Najprawdopodobniej spoczywa na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Myślę, że byliśmy winni to tym młodym, przeważającej części ludziom, leśnikom, którzy oddali swoje życie za naszą ojczyznę. I tę kartę historii przecież dopiero od kilku czy kilkunastu lat odkrywamy i ona do końca nie jest odkryta. Myślę, że będzie wiele, wiele jeszcze faktów, które zadziwią ludzi nawet. Też musimy pamiętać, że ci leśnicy kładli podwaliny pod państwowe leśnictwo w Polsce. W przyszłym roku obchodzimy 90-lecie lasów państwowych w Polsce i ci ludzie rozpoczynali budować tę organizację i my dzisiaj tylko kontynuujemy, czy ją udoskonalamy, a jesteśmy za tę organizację podziwiani w Europie i na świecie. Więc szacunek, cześć tym ludziom, którzy położyli życie, byśmy my mogli dzisiaj spokojnie pracować. Edmund Drecki urodził się 24 lipca 1897 roku w Miłosławiu w Wielkopolsce. Dyplom nauk leśnych uzyskał na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. W latach 1931-39 był nadleśniczym Nadleśnictwa Kościerzyna, zamordowany w Katyniu w kwietniu 1940 roku. Dąb jego pamięci posadzili członkowie rodziny Krystyna i Zdzisław Połczyńscy z Gdańska oraz Jerzy Bożyszkowski, obecny nadleśniczy Nadleśnictwa Kościerzyna. Dąb pamięci Władysława Kotuli posadzili córka Bogumiła Kuklicz z mężem Jerzym. Władysław Kotula urodził się 24 września 1893 roku we Lwowie. Absolwent Wydziału Rolniczo-Lasowego Politechniki Lwowskiej, pełnił funkcję nadleśniczego leśnictwa rewirowego Hel, zamordowany w siedzibie charkowskiego zarządu NKWD, spoczywa na polskim cmentarzu wojennym w Charkowie. Ja czuję taką bliskość z nim, chociaż nie znałam go. Miałam 2 lata, jak ojciec został powołany dniem 27 sierpnia 1939 roku do Jaworowa. No i z tego Jaworowa już nie wrócił. Był wzięty do niewoli, osadzony w obozie w Starobielsku, skąd przychodziły do mojej matki kartki i listy. One są w moim posiadaniu. Wolno było jeńcom tych obozów, a nie wiem jak innych, ale w Starobielsku tylko wysyłać jedną wiadomość co miesiąc. Ostatnia kartka przyszła w pierwszych dniach kwietnia 1940 roku. Posadzenie dębów właśnie tym ludziom, ludziom związanym z lasami i z przyrodą, jest czymś wspaniałym. A poza tym, ja nie wiem, ja myślę, że oni tutaj wszyscy, którym posadzono dzisiaj te dęby, to oni tu z nami są. Są z nami, nie wiem, czy patrzą z góry na nas, czy gdzieś tam w naszych myślach istnieją, są w naszej pamięci i albo wychodzą do nas z naszej pamięci, albo tkwią w naszej pamięci i tak trwamy. Dąb
Dąb pamięci Adama Loreta, pierwszego dyrektora naczelnego Lasów Państwowych, pierwszego leśnika II Rzeczpospolitej, patrona Technikum Leśnego w Tucholi, posadzili Małgorzata Kacprzycka z Krocka z Ministerstwa Środowiska, Aniela Czyżyk, dyrektor Technikum Leśnego w Tucholi oraz Weronika Wróblewska i Sebastian Duch, reprezentacja uczniów tej szkoły. Szczepan Łuczak urodził się 26 grudnia 1906 roku w Łodzi. Ukończył Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Był pracownikiem Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu i Instytutu Badawczego Lasów Państwowych. Zamordowany w Lesie Katyńskim spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu. Dąb pamięci Szczepana Łuczaka posadzili Roman Dobrzyński, przewodniczący Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz dr Jarosław Szaban z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dla nas to jest wielka radość, że społeczeństwo nasze pamięta, a w tym przypadku leśnicy. Jest to grupa wspaniałych ludzi, że oni właśnie, uważam, że jako pierwsi zaczęli dociekać i starać się właśnie dowiedzieć, gdzie ci ich bohaterowie, a nasi bliscy zginęli i przybliżać tą całą tragedię w społeczeństwu. Uważam, że jest to grupa ludzi, która naprawdę zasługuje na wielkie uznanie, a my mamy satysfakcję, że są tacy, że my możemy uczestniczyć, a dla nas to jest pamięć o naszych bliskich, bo każdy będąc tutaj myśli o swoim ojcu, o swoim bracie, no wprawdzie to albo kogoś z bliskiego, jak się straciło. Więc jest to wielka satysfakcja, no i w głębi duszy radość. Dąb pamięci Tadeusza Miśko, nadleśniczego w Lasach Łabiszyńskich, należących do majątku Lubostroń, rodu Skurzewskich, posadzili Zofia Łącka ze starostwa powiatowego w Tucholi oraz Krzysztof Kraska, nadleśniczy nadleśnictwa Szubin. Sobiesław Maria Kornel Mościcki urodził się 13 sierpnia 1900 roku w Rogatici w Bośni. W 1920 roku podjął studia leśne na Uniwersytecie Poznańskim. W 1931 roku został nadleśniczym w Państwowym Nadleśnictwie Kartuzy. Zamordowany przez sowieckie NKWD wiosną 1940 roku w więzieniu w Charkowie, spoczywa na tamtejszym Polskim Cmentarzu Wojennym. Dąb pamięci Sobiesława Mościckiego posadzili Gabriela Gajewska, nauczycielka z zespołu szkół w Bysławiu, i Elżbieta Gostkowska, obecny nadleśniczy nadleśnictwa Kartuzy. Dąb pamięci Ignacego Nitkowskiego, pracownika działu urządzania lasów Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, posadzili dr Marek Machnikowski, regionalny konserwator przyrody, i dr Jarosław Pająkowski, dyrektor zespołu parków krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Ignacy Nitkowski urodził się 13 lipca 1908 roku w Głuchowie w powiecie skierniewickim. Studiował na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Został zamordowany w siedzibie charkowskiego zarządu NKWD. Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Charkowie. Dąb pamięci Franciszka Nowickiego, nadleśniczego nadleśnictwa Gniewowo koło Wejherowa, posadzili Adam Wenda, nadleśniczy nadleśnictwa Zamrzenica, i Jan Żmudzki, inżynier nadzoru w nadleśnictwie Zamrzenica. Franciszek Nowicki urodził się 2 października 1895 roku w Salnie w powiecie bydgoskim. W latach 1919-1923 studiował leśnictwo na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego.
Nazwisko jego znajduje się na liście jeńców z 3 kwietnia 1940 roku, których przekazano do dyspozycji NKWD w Smoleńsku, wywieziony do Lasu Katyńskiego i tam zamordowany. Edmund Bolesław Wróblewski urodził się 14 marca 1898 roku w Brusach. Był właścicielem tartaku w Brusach. Zamordowany przez sowieckie NKWD w Katyniu wiosną 1940 roku. Dąb pamięci Edmunda Wróblewskiego posadzili Jacek Brygman, wójt gminy Cekcyn, i Jerzy Zwiewka, dyrektor tartaku w Wierzchucinie. Rudolf Zacher urodził się 11 kwietnia 1899 roku w Jaworznie. Odbył studia na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Był nadleśniczym nadleśnictwa Mestwinowo. Zamordowany przez NKWD prawdopodobnie w Charkowie wiosną 1940 roku. Dąb pamięci Rudolfa Zachera posadzili Jacek Liziniewicz, nadleśniczy nadleśnictwa Gostynin, i Roman Tomczak, nadleśniczy nadleśnictwa Starogard, w skład którego wchodzi obecnie obręb leśny Mestwinowo. Dąb pamięci Stanisława Zysnarskiego, właściciela tartaku w Rudzkim Moście koło Tucholi, posadzili członkowie rodziny, syn Tadeusz Zysnarski oraz prawnuk, imiennik pradziadka Stanisław. Członkowie rodzin pomordowanych w zbrodni katyńskiej, uczestniczący w uroczystości, nie kryli wzruszenia i satysfakcji, że oto nadeszły czasy wolnej ojczyzny, kiedy można czcić pamięć prawdziwych bohaterów. Mój ojciec zginął 22 kwietnia 1940 roku. W czasie wojny bolszewickiej cała jego oddział Uniwersytetu Jagiellońskiego stanął do walki. Był nagrodzony orderem, krzyżem waleczności. Dlaczego ja się o tym wszystkim dowiedziałem dopiero w 1956? Dlaczego wcześniej nie wiedziałem o tym? Oto pytanie. Oto pytanie, o którym przed chwilą tutaj mówił ksiądz kapelan, tam w pomieszczeniu mówił Szubarczyk Piotr, że zabraniano nam. Myśmy starsi ludzie, ja nigdy nie mówiłem nikomu, że mój ojciec w Katyniu zginął, bo się bałem. Jak można prowadzić taki świat, takie życie? Ale zwracam się do młodych ludzi, których jest tutaj pełno i którzy po prostu tak jak moi przedmówcy, walczcie i brońcie prawdy. W uroczystości uczestniczyła także młodzież, między innymi uczniowie Technikum Leśnego imienia Adama Loreta w Tucholi. Ja myślę, że ciągle mamy problemy, żeby wychować takie pokolenie dla Polski, które by było zadowolone z tego, żeby tutaj w tej ojczyźnie być, żeby tu mieszkać, żeby tu pracować. I dlatego myślę, że właśnie obecność tych młodych ludzi jest dzisiaj może takim świadectwem, że ta młodzież coś więcej rozumie. Że ta młodzież może i była tutaj dzisiaj troszeczkę przynaglona do tego, żeby przyjść tutaj, ale to jest wdzięczność właśnie dla ich opiekunów, dla nauczycieli, że oni chcieli im pokazać coś ważnego.
Wydawać by się mogło, że po 70 latach zbrodnia katyńska to nie jest trudny temat, że to tylko wspomnienie, upamiętnienie, a jednak okazuje się w świetle wypowiedzi różnych obecnych tu osób, między innymi pani Emilii Maćkowiak z rodziny katyńskiej w Gdańsku, okazuje się, że trwa kłamstwo katyńskie. Okazuje się, że jest wielu ludzi w Rosji, którzy wręcz zaprzeczają zbrodni dokonanej przez państwo sowieckie z rozkazu jego najwyższych przedstawicieli. Okazuje się, że trzeba dramatycznie apelować do młodych ludzi, by nie dali się temu kłamstwu katyńskiemu. To jest bardzo smutne. Pamięć nie szkodzi żadnej sprawie. Pamięć i prawda, przecież tego nas uczył błogosławiony wkrótce święty Jan Paweł II. Poza tym dzisiaj, kiedy sadzono te dęby w wierzch lesie, to nieustannie słyszeliśmy absolwent takiej uczelni, absolwent takiej, innej jeszcze. A więc po raz kolejny uświadomiliśmy sobie, że to była próba zamordowania wykształconych Polaków po to, żeby zamordować Polskę, żeby zamordować ideę niepodległego państwa polskiego. Więc ta pamięć jest czymś absolutnie niezbędnym. Bylibyśmy naprawdę niegodni naszych przodków, gdybyśmy tej pamięci nie zachowali.